Słyszeliśmy słowo Jezusa o krzewie winnym. Ci z was, którzy uprawiają winogrona, to wiecie, o co chodzi. A ci, którzy może nie pamiętają, to przypomnę, tak? Jezus mówi o takim krzewie winnym. Winogron. Popatrz, jakie ma liście, jakie ma owoce. Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, wylatoroślami. I gdy często słyszymy tę Ewangelię, myślimy o zjednoczeniu naszym z Jezusem, ja i Jezus i tyle. Ja i Jezus, jakbym był samotną wyspą. Ja w pojedynkę i Jezus. I tak często się wyjaśnia tą Ewangelię, ale Jezus mówi, wy latoroślami w liczbie mnogiej. Więc wyobrażam to sobie tak, wiedział co mówi, jakby każda z tych małych owoców winogrona to ja i ty. Wy latoroślami, tak? Czyli wspólnota. Wy latoroślami. I w tej przypowieści o krzewie winnym nie ma mowy tylko ja i Jezus, ja samotny i Jezus w pojedynkę, który sam się zbawię. Wy latoroślami. Krzew to jest wspólnota. Połączone naczynia, połączone serca. Wspólnota. Wy latoroślami. Połączenie w krzewie winnym jest bardzo mocne. Bardzo trudno urwać gałąź, przerwać krzew winny. Kto z was próbował urwać dłońmi, rękami? Jak trudno jest urwać taką gałąź. Nie jest tak łatwo. Tu Jezus mówi o takim zjednoczeniu, nie tylko z Nim, ale o zjednoczeniu ze sobą. O relacjach, o więziach, o przyjaźni, o braterstwie, o jedności serc. Wy latoroślami. I aby wszystkie one owocowały, potrzebne jest połączenie w miłości. Potrzebne są powiązania, więzi, relacje, wspólnota. Wtedy będą owoce. Wtedy krzew, cały krzew będzie owocować. Tego chce od nas Jezus. Więc pierwszy obraz wspólnoty u samego Jezusa to latorośle. To, widzisz, winogron. Ale Jezus mówi też o symfonii. I wy niektórzy już słyszeliście to, ale musimy to powtarzać nieustannie. Dlatego też święty Paweł mówi, nie jest dla mnie problemem mówić do was o tym samym. I Paweł apostoł miał to samo doświadczenie, że wciąż tak naprawdę powtarzał to samo. Jezus mówi, gdzie dwóch albo trzech w symfonii jest ze sobą, tam ja jestem między wami. Czyli Jezus mówi o zjednoczeniu na wzór symfonii. Tam jest grecki termin symfonia. My po polsku mówimy, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się. Jest tak przetłumaczone, gromadzi się. A Jezus mówi symfonia. A co to jest symfonia? Widzisz, to jest orkiestra. I żeby powstał piękny dźwięk, melodia, jakiś utwór, to każdy z tych muzyków musi umrzeć dla siebie, zrezygnować z siebie, poddaje się nutom, które podaje dyrygent, czyli Pan Jezus. Duch Święty podaje nam nuty, podaje nam kierunek, wytycza tą całą melodię, a my słuchamy. I wtedy jest symfonia, kiedy rezygnuję z siebie, umieram dla siebie, poddaję się tego, by z braćmi, z siostrami stworzyć jedną orkiestrę. W zjednoczeniu serc. Musisz poddać się temu procesowi, jeśli chcesz być w orkiestrze. Nie ma tutaj miejsca na gwiazdy. U nas nie ma w chrześcijaństwie super gwiazd, solistek. My tworzymy taki chór, w którym się umiera dla siebie. A wtedy piękna jest
melodia. I tutaj każdy ma swoją rolę, jak w orkiestrze. Różne instrumenty, ale każdy ważny. A dyrygent wyznacza zadania. Jest ktoś, kto decyduje. I czy są tacy muzycy, którzy powiedzą, nie, nie, ja chcę zagrać tak albo tak. Każdy ma się podporządkować dyrygentowi. A więc symfonia. To jest u Jezusa. U Jezusa też jest obraz piękny zboża. Jezus mówi o wspólnocie na wzór zboża. Wprost o tym mówi, o siewce, o nasieniu, o chwaście. To my jesteśmy Bożą rolą i do tego nawiązuje święty Paweł, kiedy mówi, jesteście Bożą rolą. Bóg nas uprawia. Bóg sieje w nas. Owocujemy. Boża rola. I tak zapamiętaj ten obraz, że każdy z nas jest takim kłosem zboża. I w każdym naszym sercu jest tyle zboża dobrego, pięknego. Czasem zdarzy się jakiś chwast, ale ty nie myśl o tym chwaście, który jest jeden malutki, a ile jest dobrego, pięknego zboża w tobie. Taki jesteś i taka jesteś. Jesteś pięknym zbożem Bożej roli. I tyle jest w tobie dobra. Tak trzeba o sobie myśleć. Tak się kochać. Tak wierzyć, że jesteśmy dobrzy. Dobrą, Bożą rolą. A chwast umrze. Zdechnie. Bo zboże go zagłuszy, bo jego jest więcej. Nie bój się. Zboże zwycięży. Dlaczego? Bo ono wyrosło z Bożego ziarna. Z Bożego Słowa. A więc pozytywne myślenie o sobie i o tym owocowaniu w Jezusie Chrystusie. Siostry i bracia, inny obraz, wchodzimy teraz w świętego Pawła, to obraz ciała. To jest u świętego Pawła do Koryntian obraz ciała, człowieka. Paweł mówi przez analogię, my jesteśmy ciałem Chrystusa. Chrystus głową. Chrystus jest pierwszy, ostatni, alfa, omega, początek, koniec. Chrystus jest głową, a my jesteśmy ciałem. Popatrz, jakie połączenie tych naczyń układu nerwowego i tak dalej. I tutaj też jedność, zgoda, harmonia, współpraca. Tu wszystko jest ważne. Lekarze, wy wiecie, jak wszystko jest tu połączone, wszystko współgra. Ale każdy narząd, każda funkcja inna. Każdy narząd za co innego odpowiada. Każdy potrzebny. Każdy ma swoją rolę. I jest ktoś, kto nad tym wszystkim czuwa. To jest połączone. A więc każdy narząd musi się podporządkować. Musi być zjednoczony. Musi być posłuszny. Musi zaufać i współgrać z innymi. I tu najpiękniej widać, jak jeden potrzebuje drugiego. Wszyscy są dla siebie ważni, potrzebni. Ciało. Ciało Chrystusowe. Każdy członek ważny. Każdy potrzebny, ale każdy ma swoją rolę. I wtedy, kiedy jest zjednoczenie, to ten organizm jest zdrowy, właściwie funkcjonuje. Kolejny obraz u świętego Pawła, obraz wspólnoty, to budowa, to dom. Kiedy on mówi do Koryntian, Chrystus jest fundamentem, a wy jesteście Bożą budowlą, budowlą Bożą, wznosicie się. Tak samo święty Paweł, Piotr w liście mówi, jesteście żywymi kamieniami, kamieniami połączonymi ze sobą, Duchem Świętym, modlitwą, miłością, braterstwem, zaufaniem. Wtedy ta budowla rośnie. Rośnie ta budowla w świecie, którą jest Kościół zbudowany z żywych kamieni. I to jest u Pawła i Piotra obraz takiej wspólnoty. I czy tutaj jeden kamień może sobie poradzić? Zdecyduje o rozwoju tej budowy? Nie. To muszą być wszyscy połączeni ze sobą. Jeden potrzebuje drugiego. Budowa.
z żywych kamieni. I u świętego Pawła jest kilka obrazów też sportowych, bo on musiał obserwować igrzyska rzymskie, drużyna. On tworzył drużynę i pokazuje nam Kościół jako wspólnotę zawodników. To jest akurat Polska. Polska, nasi bracia. Więc drużyna. Drużyna również. Tu jest też, popatrz, nie ma jakichś gwiazd. W pojedynkę nikt nie wygra meczu. Oni muszą być zjednoczeni ze sobą, tworzyć drużynę. Jest jakiś trener, tak? Są role podzielone, wyznaczone przez trenera. Jest też ławka rezerwowych, a czasami na tej ławce rezerwowych bardzo dobrzy zawodnicy czekają, czekają, żeby wejść na 15 minut i wykonać ciężką robotę. A więc każdy ważny, potrzebny, role podzielone, zjednoczenie i wtedy się wygrywa. U Pawła Apostoła drużyna. I u Pawła Apostoła jest też obraz wioślarzy. W jego dziełach. Wioślarze, którzy wiosłują i razem płyną, decydują o tym, że okręt Kościoła idzie do przodu, przesuwa się do przodu. My jesteśmy taką wspólnotą. I tutaj, patrzcie, ten wzór wioślarzy specjalnie wybrany przez Pawła. On nie wybrał samotnego żeglarza z jednym samotnym żagielkiem, który pływa sobie po morzu. Nie. On wybrał, mówiąc o tym, galerników, którzy byli powiązani łańcuchami i mieli przed sobą kogoś i za sobą kogoś i musieli być zjednoczeni w równym wiosłowaniu i to decydowało o tym, że okręt płynął do przodu. Ale każdy ważny, potrzebny, chciany, kochany, a zadania określone. To jest wspólnota w Piśmie Świętym. Wspólnota u świętego Pawła. Tylko pewna wizja. Co więcej, kolejny obraz sportowy u świętego Pawła. Jeszcze tego nie znacie, nikt tego nie wie, bo jeszcze tego nie mówiłem, mówię to pierwszy raz. To jest obraz sztafety. Drugi do Tymoteusza 2:2. Drugi do Tymoteusza 2:2. Kiedy Paweł mówi o Kościele i porównuje ewangelizację, przekazywanie wiary w rodzinach, w sąsiedztwie, wśród innych do sztafety. I mówi do Tymoteusza, umiłowanego syna, mówi tak, przekaż zasługującym na wiarę to, co sam otrzymałeś. To jest ta pałeczka, widzisz? Pałeczka Ewangelii. Pałeczka dobrej nowiny. On myślał o sztafecie, on to widział na igrzyskach. I to jest rzeczywistość, w której my uczestniczymy. Przekazywanie wiary jeden drugiemu. By Ewangelia rosła. By Kościół rósł. By ciało Jezusowe rosło. I to czynimy w sposób uporządkowany, metodyczny, zorganizowany, bo oni też mieli metodę. Sztafeta to metoda. To powiązanie, to współpraca, to jedność serc. Więc drugi do Tymoteusza 2:2. Sztafeta zawodników. I też jeden pracuje dla drugiego. Jeden powiązany z drugim. Tak wygrywa się bieg. I obrazy już wam bliskie, już wam znane. To obraz pasterza, owieczek. To są owce z Izraela. Obraz z Ewangelii Jana, 10 rozdział. Tak? 10 rozdział. Popatrz. W stadzie owieczki wydają się prawie identyczne. Ale każda jest inna. Każda ma swoją historię, swoją drogę, ale tworzą jednak jakąś rodzinę. Połączone są ze sobą i co? Idą i idą za pasterzem. A pasterz wskazuje drogę i prowadzi, gdzie jest dobra trawa. Tam jest dobra trawa, żeby je nakarmić. On troszczy się o nie, pilnuje, dogląda, wspiera, ożywia. Owieczki to my. To wspólnota Boża Owczarnia. I popatrz, kiedy Jezus mówi w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza o zagubionej owieczce, my myślimy tylko tak w pojedynkę. Ja i Jezus, On mnie odnajduje. Ale ta zagubiona owieczka wchodzi do owczarni. Jest wprowadzona na nowo do owczarni. Tam jest jej miejsce. Być w owczarni, być w relacjach, być we wspólnocie. I ona się czuje radosna, szczęśliwa, że wróciła do owczarni Bożej. Więc owczarnia Boża.
wspólnota Twoja i Chrystus, który jest pasterzem i pasterz, który troszczy się o owce. Jest niezwykle ważne znaleźć tą dynamikę zaufania i podążania za pasterzem, by rosnąć. Kolejny obraz, który znacznie dobrze, to obraz ciała Chrystusowego. Mówiliśmy już o tym, kiedy Paweł mówi ciało Chrystusa, kiedy mówi ksiądz, pokazując Ci komunię świętą, ciało Chrystusa. Co chcę przez to powiedzieć? Przyjmij braci, tych, z którymi Ci najtrudniej i najciężej. Ciało Chrystusowe, chleb Chrystusowy, ciało Chrystusa, ten chleb Boży powstały z mąki, z jajka, z wody, z oliwy. I przypominacie sobie, jak robiłem ciasto? Przypominacie sobie, jak łączyłem jajko, wodę, olej, mąkę i mówiłem co? To jest teraz sekret. Mąka. Ela, jak ty robisz ciasto, to w pewnym momencie trzeba te składniki połączyć. I co się dzieje? Że nie dosypuję nowej mąki. Nie dodaję nowych jajek. Violeta, oliwy, wody, Gosia. To jest ta sama mąka. Ta sama mąka. Pewna ilość mąki i zaczynasz pracę. I ugniatasz. I pracujesz. I mieszasz to. I to łączysz tą samą mąkę. To jest doświadczenie wspólnoty. Kiedy ludzie się łączą ze sobą, słuchają Słowa Bożego, otwierają się na Ducha Świętego, zaczynają się spotykać. Ta sama mąka łączy się. Ty też to wiesz. Halina. Wspólnota powstaje z tej samej mąki. A więc to jest proces formowania. I co tutaj jeszcze uczymy się? Że trzeba poddać się tym rękom, które mieszają, które łączą, które ugniatają, aż powstanie chleb. I to ciasto potem wypieka się w ogniu, aby powstał chleb. I chleb jest obrazem wspólnoty. Ogień wypieka ten chleb. Ogień wypieka to ciasto. I kończę teraz obrazem podsumowującym to wszystko. Ogień. Ognisko. Ogień, który spala drzewo. Czujecie, o co chodzi? Każdy z nas jest innego rodzaju drewnianą belką. Wszystkie połączone, wrzucone do ognia. Każdy w kościele ma inną historię, inne powołanie, ale jednak wchodzi w tą wspólnotę. Tam, gdzie jest ogień Ducha Świętego, tam, gdzie jest ogień Bożego życia, ogień Bożego Słowa. I wchodzisz w te relacje. Ciężko ci jest. Jesteś na początku takim twardym, topornym kawałkiem. Nie chcesz się poddać temu ogniowi. Ale dopiero wtedy, kiedy zgodzisz się i zrezygnujesz z siebie, ogień uzyskany przez spalanie innych braci ogarnia Ciebie. Ogarnia nowe belki drzewa. I spala się również Twoje życie w ogniu wspólnoty. Spala się coraz bardziej i bardziej do tego stopnia, że już nie widać, która belka jest jaka, czyja, która była pierwsza, która druga. Zaczynają się tak spalać, że tworzą jeden żar. Żar uzyskany z jedności i umierania. Ale ten żar tworzy ogień i daje ciepło innym, którzy podchodzą jak ci do ogniska
I oni mogą piec kiełbaski i kartofle i się cieszyć tym ciepłem, podchodzą i ogniem, ale tam gdzieś w środku jest ktoś, kto oddaje życie, kto umiera, kto daje się spalić, aby dać żar. To jest doświadczenie wspólnoty, w której się obumiera dla siebie, aby dać innym ciepło, ogień i światło, czyli życie. Czyli życie. Życie wynika ze wspólnoty i do wspólnoty prowadzi i we wspólnocie otrzymujesz życie. Duchu Święty, dotykaj naszych serc. Duchu Jezusa, poprowadź nas w miłości do braci, do sióstr, byśmy uwierzyli, że jesteśmy ciałem Jezusowym, Bożą rolą, Bożą owczarnią, Bożą budową, drużyną Jezusa, zjednoczeni jak mąka, aby tworzyć chleb dla innych braci, sióstr, by dać im życie wynikające z jedności serc, które kochają Ewangelię. Amen. Amen.